Ten premierowy film muszę zacząć nieco inaczej niż te inne, które robiłem dotychczas, bo po prostu leży mi trochę rzeczy na wątrobie i czuję, że będę się z tym źle czuł, jeżeli tego nie powiem na początku. Jak powiedział klasyk, dzieją się rzeczy, których nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego ta karta wyszła teraz, a nie za pół roku czy za rok, w momencie, gdy sytuacja się uspokoi. W momencie, gdy Nvidia nie jest w stanie nadążyć z zapotrzebowaniem na 3060, na 3070 i 3080, kto wpadł na pomysł, żeby wypuszczać tu i teraz dopakowaną wersję 3080? Nie rozumiem. I powiem wam, straszna szkoda, bo ta karta jest naprawdę bardzo fajna, jest bardzo wydajna i bardzo szkoda mi jest po prostu, że wyszła w takim niefortunnym dla siebie czasie, bo stawia Nvidię, jak i nawet mnie jako, nie wiem, testera czy recenzenta w dość kiepskiej sytuacji. I w momencie, gdy chyba rozsądniejszym byłoby skupić się na karcie graficznej takiej jak, nie wiem, RT 3030, a może RTX 3050, na kartach, które byłyby podobne do tych, które niedawno zostały zaprezentowane w laptopach, na kartach, które miałyby 4 GB VRAM-u i cóż, no raczej górników by niespecjalnie zainteresowały, a gracze mogliby w końcu kupić cokolwiek poza GTX-em 1050 w cenie za ponad 1000. Dlatego właśnie mówię, że dzieją się rzeczy, których nie rozumiem, ale no, skoro Nvidia wypuszcza taką kartę, no to ktoś musiał to przeliczyć i stwierdzić, że jednak mimo wszystko się opłaca. Tym bardziej szkoda, bo jak mówiłem, karta jest naprawdę bardzo spoko. Dobra, kończę już to narzekanie. Zajmijmy się faktami. Gdy zestawimy sobie specyfikację 3080 Ti z 3080, zauważymy, że główną różnicą jest zwiększona ilość rdzeni CUDA. Mamy tutaj upgrade z 8704 rdzeni do 10240. Warto zwrócić również uwagę na to, że mamy o 2 GB pamięci VRAM więcej, a także szerokość magistrali została zwiększona do 384 bitów. I warto, myślę sobie, w tym momencie przypomnieć o takiej karcie jak 3090. Pamiętacie tego potwora? Otóż właśnie, gdy zestawimy sobie ją z 3080 Ti, okaże się, że ma ona tylko o 256 rdzeni CUDA więcej, magistrala jest dokładnie taka sama, a główną różnicą jest właśnie pamięć VRAM. Więc de facto wydajność 3090 a 3080 Ti będzie bardzo zbliżona wydajnościowo. No i też co za tym idzie, 3080 Ti nie będzie jakoś kosmicznie bardziej wydajna niż klasyczna 3080. Jak powiedziałem na początku, dostępność tej karty niestety pewnie będzie memem, no ale cóż, no do czegoś muszę się odnieść, czyli no do czego innego jak do ceny sugerowanej. 3080 Ti przez Nvidię wyceniona jest na 5600 zł, czyli jest to cena o ponad 40% wyższa niż bazowa 3080, a wydajność tu i teraz powiem wam, że nie jest o 40% większa. Ja do swoich testów premierowych używałem tej ślicznotki od MSI. Jest to dokładnie MSI Nvidia GeForce RTX 3080 Ti w wydaniu Suprim X. Autentycznie prześliczna karta. I szczerze mówiąc, jest to najcięższa i największa karta, jaką w życiu trzymałem. I ta wersja jest nawet większa niż 3090 od Zotaka, więc no wiedz, że coś się dzieje. Mamy tutaj 3 wentylatory, karta ma prawie 340 mm długości i grubość na 3 sloty. Mamy HDMI 2.1 na pokładzie i 3 DisplayPorty. No i ten potwór jest zasilany przez aż 3 8-pinowe złącza. No i oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć całej masy LEDów, które dodatkowo podkreślają walory estetyczne naszej karty. Nie przeciągając dalej, zapoznajcie się najpierw z platformą testową, na jakiej testowałem karty graficzne. No i nie przeciągając dalej, lecimy z testami. Zacznę najpierw od kwestii testów na rozdzielczości Full HD, czyli 1080p. Na dobrą sprawę, no nie ma to specjalnie sensu. Oczywiście wrzucę wam tutaj parę przykładów, ale myślę, nie warto sobie zawracać tym głowy. 3080 Ti jest przeznaczona do grania na wyższych rozdzielczościach i na dobrą sprawę za każdym razem będziemy się tutaj spotykali z wąskim gardłem ze strony procesora, no chyba że ktoś chce mieć troszeczkę mocy na zapas w przyszłości. Kto bogatemu zabroni. Natomiast sensownie robi się wówczas, gdy testujemy taką kartę na rozdzielczości 1440p i 4K. Lecimy. Assassin's Creed Odyssey na 3080 Ti radzi sobie bardzo dobrze. Jest na topie, z przyrostem względem klasycznej 80, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że Radeon 6800 XT bardzo mocno depta im po piętach. Assassin's Creed Valhalla, czyli nowszej odsłonie cyklu korzystającej z DX12, wow, Radeon naprawdę nieźle pozamiatał, zostawiając GeForce'y w tle. Kto by się spodziewał? Z kolei w Control muskuły pokazują 3080 Ti, uzyskując najlepszy wynik ze wszystkich testowanych przeze mnie kart. Cyberpunk 2077 i co ciekawe na rozdzielczości 1440p delikatna przewaga Radeona nad GeForce'ami. W Death Stranding 3080 Ti i 6800 XT idą praktycznie web w web. Doom Eternal, API Vulkan i cóż za pojedynek, API opracowane przez AMD faktycznie pokazuje pazur na Radeonie. Natomiast inaczej jest w przypadku Godfalla, który na 3080 Ti wypada najlepiej i pokazując przy tym całkiem sporą przewagę nad klasyczną 3080. No tutaj naprawdę konkretny przyrost. Need for Speed Heat pokazuje po raz kolejny niewielką przewagę Radeona RX 6800 XT nad 3080 Ti. Dość ciekawe, biorąc pod uwagę wykorzystane API DirectX 11. Wrzuciłem tutaj także Red Dead Redemption 2, gdzie 6800 XT i 3080 Ti idą praktycznie web w web. No i oczywiście są one nieco mocniejsze od normalnej 3080. No i oczywiście test bez Wiedźmina, testem straconym 3080 Ti na topie po raz kolejny. Różnice między 6800 XT i zwykłą 3080 nie są jakieś specjalnie duże. No i przejdźmy na sam koniec jeszcze do testów 4K, które myślę chyba najbardziej zobrazują nam taką surową wydajność karty graficznej. Tutaj wybrałem dosłownie kilka tytułów, żeby Wam to zobrazować. W przypadku Assassin's Creed Valhalla, no na topie po raz kolejny jest 6800 XT z przewagą wprawdzie 1 FPS-a w granicach błędu pomiaru. 3080 i 3080 Ti trzymają się tutaj też całkiem dzielnie. Przy Cyberpunku i rozdzielczości 4K na prowadzenie tym razem wysunęła się 3080 Ti, pokonując o 1 FPS 6800 XT. Różnica, szczerze mówiąc, bardzo niewielka. Schemat powtarza się w przypadku 4K i Dooma Eternal, gdzie pierwsze miejsce zdobywa 3080 Ti, a Radeon traci pozycję lidera, plasując się na trzecim miejscu. No i nasze zestawienie 4K zamkniemy Red Dead Redemption 2, gdzie po raz kolejny 3080 Ti zajmuje pierwsze miejsce. I tutaj chciałbym jeszcze wrócić do kwestii, skąd wzięła się przewaga Radeona na rozdzielczości 1440p. Tutaj akurat mam dwie teorie co do tego. Ostatnio krąży właśnie taka teoria po internecie, że obecnie Radeony mają nieco mniejszy narzut sterownika na procesor. Co za tym idzie, w momencie gdy mamy gry bardziej procesorowe albo mamy troszeczkę niższe rozdzielczości, tam właśnie może się brać stąd ta przewaga Radeona. W momencie gdy przeskoczymy sobie na rozdzielczość 4K, wtedy procesor nie ma szans być wąskim gardłem, no i tam wychodzi faktyczna moc karty i tam częściej GeForce wypada lepiej. Ale z drugiej strony może to być również kwestia wczesnej wersji sterowników. Wraz z premierą nowych kart graficznych Nvidia bardzo mocno promuje technologię Ray Tracingu i DLSS-a. Dlatego również przeprowadziłem testy z wykorzystaniem tych technologii. W samym surowym Ray Tracingu, no cóż, GeForce'y strasznie mocno biją Radeona. Jest to po prostu fakt, czy nam się to podoba, czy nie. A powiem Wam, że jeszcze gorzej robi się wtedy, wówczas gdy do tej całej wybuchowej mieszanki dowalimy jeszcze DLSS. No wtedy Radeony można powiedzieć, że wypadają aż śmiesznie słabo. Ja osobiście bardziej wolę technologię DLSS i to ona bardziej do gustu przypadła mi niż sam Ray Tracing. No i w sumie za pomocą jednego psztyczka jesteśmy w stanie dostać porządnego kopa do FPS-ów, no i wtedy zostawić Radeona w tyle też no, nie jest specjalnie trudno. Musimy jednak pamiętać, że sam Ray Tracing, jak i DLSS nie jest dostępny w każdej grze. Fakt faktem, sporo nowych tytułów już tę technologię obsługuje. No i na sam koniec zostawiłem nam jeszcze pobór mocy i temperatury. Karta zgłasza pobór mocy na poziomie 390 W. No, także karta lubi sobie zjeść troszeczkę prądu. Temperatury znowu na mojej sztuce Suprim X są za to bardzo dobre. 70 stopni na otwartym testbenchu i chłodzenie tutaj rzeczywiście faktycznie robi robotę. Karta jest bardzo przyjemnie chłodna i cicha. No i słuchajcie moi drodzy, podsumowanie. 3080 Ti, jak mówiłem, to jest naprawdę spoko karta. Tylko powtórzę się po raz kolejny, moim zdaniem wyszła po prostu w złym momencie. Do tego 40% wyższa cena startowa za okolice 10% wyższej wydajności i dodatkowych 2 GB VRAM-u. No, powiem delikatnie, król opłacalności to nie będzie. Z drugiej strony, jeżeli ktoś gra w gry, głównie, i chce mieć po prostu jedną z najlepszych kart graficznych, no to taka 3080 Ti i tak ma sporo więcej sensu niż 3090, która bardziej jest jednak skierowana do zastosowań profesjonalnych ze względu na te 24 GB pamięci VRAM. Więc to jest taka recenzja bardzo słodko-gorzka, bo jak mówiłem, z jednej strony spoko karta, fajnie, że jest, fajnie, że mamy jakiś dodatkowy produkt, ale z drugiej strony, no wiecie, jak jest z tą dostępnością ostatnio. Trochę smutna sprawa. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pajos.